did it. I have the rules. Siemanko. I will alert Hoyt. Expect a rendezvous. Get into character and present yourself at the gate to his compound. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Giero i dzisiaj gramy znów we Far Cry'a trójkę. Naprawdę już fajnie fabuła się rozkręciła i lecimy z nią. Poznaliśmy nowego gościa, który naprawdę wydaje się być bardzo niebezpieczny, ale jest po naszej stronie, także nie mamy się czego obawiać. Będziemy się poruszać w miarę niepostrzeżenie, ponieważ w misji, którą przechodziliśmy niedaleko, mieliśmy wytyczne, aby poruszać się w ciszy i nie zwracać na siebie uwagę. Dlatego nie będę przyjmował samochodów swoich sprzymierzeńców, ponieważ jestem tylko za nich przebrany. Wolę nie wchodzić z nimi w interakcję. Ale wiecie co? Ja pierdzielę, ja chyba zwariuję. Muszę wjechać na ten marsz, bo chciałbym go od razu przejąć, żeby część mapy nam się już odkryła. To jest bardzo pomocne i wtedy podczas rozgrywki mamy bardziej przejrzystą sytuację. Zaraz znajdziemy tutaj odpowiednią drogę na górę, bo trawa jest śliska i samochód się ześlizguje. No dobra. Myślę, że mamy taką drogę. Jesteśmy już prawie tutaj, na miejscu. Dobra. Znajdź bazę Hoyta. Zaraz się tym zajmiemy. To jest misja głównego wątku fabularnego. Ale musimy ogarnąć ten marsz. Skoro już tu jesteśmy, to warto to zrobić zawczasu. Teraz jak? O, kamizeleczka. Teraz jak? O kurde, to jest trudne. O, jest dynką przywaliłem, ale chyba mam kask. Ja tą kamizelkę to muszę mieć kask. Postrzał w głowę sprawiłby, żebym zginął. No dobra, mamy jeszcze tu skrzyneczkę. Okej. No i gites. Jakieś lokacje. Najważniejsza jest mapa i nowe bronie, które są do odblokowania. O, właśnie mi się przypomniało, że mamy nowe bronie. Za darmo. Chyba. Albo to są, nie, to są już bardzo specjalne sprzęty. I one nie są za darmo, one są po prostu odblokowane. Mam do nich dostęp, ale muszę za nie zapłacić kupę siana. O, za darmo. MKG? To też jest za darmo. No to kurde. Żyjemy zaraz do sklepu. Wyposażenie nowe kupimy, zobaczymy, czy te pukawki są coś warte. Ale ładnie wjechaliśmy. O, już się nauczyłem trochę jeździć. Nie chcę zapeczyć, bo zaraz... Właśnie. Nie, no kurde, liga. Świniaki jakieś tam krasują. O. Nie rozpoznali nas. Jadę za flarami. Ile sił w motorze, a motor już dymi. O i koniec. Nasi. Fajne jest to, że właśnie nasi są tutaj. Gdzieś tam się przekradają. To są strony wroga totalnie. O Jezu, tu już nie mam odkrytej mapy? O matko, tu jest drugi maszt. Co nam szkodzi? Zobaczymy, czy będę w stanie go zdojrzeć z tej górki. A, no dobra, myślę, że nie zajmie nam to dużo czasu.
hamulcu muszę lecieć. A, na luzie. To już nie na luzie, ale ryzykuję. Dobra, gdzie jest ten most? Czemu oni zagradzają mi drogę? Nie rozpoznali mnie. O, tu mam jakąś drogę. Kurde, jak to jest możliwe, że ja tego dotknąłem. Kładzik ledwo zipi, ale chodzi. To najważniejsze. Nikt o nie, nie dba, bo jazda, tym bardziej my. Gdzie mamy dostęp do samochodów napotkanych ludzi. Nie musimy się obawiać, że nasz samochód zostanie zniszczony, ponieważ jesteśmy troszeczkę takimi złodziejami. Fajnie. O, co to jest? Mamy dużo kasy. O cholera, teraz już mam zagwozdkę. Aha. Dobra. To jest proste, tylko na pierwszy rzut nie widać właśnie jak iść. Ale to mi jest wysoko. Aż czuję tą... tą odległość. No ale to nic. Ktoś musi sprawdzić te miejsca. Kto jak nie my? O Jezu, prawie spadłem. 4000 dolarów mamy na stanie. Myślę, że odkupimy się co niemiara nowym sprzętem. Bajerki. Dobra, zerknijmy co nowego nam przyniesie. O, punkt umiejętności. O, za darmo. Bez rozdzielności. Snajpera. To wszystko. No, zawsze coś. Już pojedziemy, to będziemy mieli okazję testować więcej sprzętu. No, chyba coś mi się zepsuło. W tej bryczce. Ej, chyba jest jakaś lipa. Tam. Od razu się teleportujemy. Zanim przeciwnik nas spowolni. Masz radiowy? Aha, dobra. Musimy się tutaj teleportować. Dobra, obóz Echo. To będzie najlepszym. A, cholera, tutaj nie ma skrzyni, żeby sobie pokupować rzeczy. No, w takim razie, wiecie co? Jeszcze raz się przeteleportujemy. Obóz Alfa. Obóz Romeo, obóz Delta, może tutaj będzie skrzynia. Tak, znaczy sklep, skrzynia, cokolwiek. Sprzedajemy szajs. Liścia nie, ale wiecie co, skóry to już naprawdę są nam niepotrzebne, ponieważ wszystko co mam potrzebne to wykonałem. O, jeszcze dodatkowy cash. O Jezu, nie mogli tego inaczej zrobić. Dobra, jeszcze to mamy jakieś dziadostwo. Fajnie. I jeszcze wykonamy sobie przedmioty, które nam się na pewno przydadzą.
Dobra, krótka D50 mamy. To jest Deagle. Użyjemy sobie go zamiast tego i od razu dostosujemy. Mamy dwa zwiększony magazynek, noktowizor, celownik optyczny, celownik z kropką. Mi się wydaje, że do takiego sprzętu to taki jakby... Na pewno magazynek, tak. I teraz do dyspozycji mamy celowniki. Kolimatorowy to jest taki. Czerwona kropka. Chyba taki wezmę. Może taki? Dobra, weźmiemy optykę. Będzie celniej. Jakiś taki, o, chromowany. Niech będzie chromowany, bo ta pukawka to jest typowa amerykańska pukawa. Mamy taką spluwę. I wektora. No. A strzelby? Spas 12. To od razu go bierzemy. Ta, z czerwoną kropką, albo może ten. No i tutaj zamiast tej strzelby. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła. Szturmowy, no to mamy ten. Użyj. Dostosuj. Oczywiście magazynek. I celownik. Chyba ten. To jest z Battlefielda spluwa. Celownik optyczny. Celownik wyborowy. Chyba ten. Grało się właśnie w tym. Tu celność. Tutaj ten jest lepszy, wygląda na to. Dobra, to bierzemy tak, jak mówię, jest lepsza celność. A nie, wyłączony magazynek. Celownik optyczny, nie wiem, dobra, nieważne. W użyciu karabiny sztumowe, karabiny snajperskie, to tam spływy mieliśmy. Też sobie ją sprawdzimy. Tłumik, zrobimy na ten. Wyświetlana luneta, luneta dużej mocy. Chyba nie jest potrzebna. Albo zobaczymy. Pierwszy raz będę miał spluwę z taką lunetą. No dobra, na razie no to co? Light machine, no to mamy MKG. A to dopiero w przyszłości sobie sprawdzimy. No dobra, no to lecimy prosto do celu misji. Nie mam gdzieś bliżej? Chyba nie mam. No nic, to jest najbliższe miejsce. Oj, będziemy się rozprawiać z przyszłymi wrogami. Jeszcze mieliśmy umiejętności do rozdania. Miksturki, strzec linowy, podwójna śmierć ziemi, rewolwerowiec, w sumie fajnie. Tak, 10 szybko. W sumie fajne. To jest fajne, będzie mi się, że zrobię lepiej. Dobra, i to na razie tyle. Tu już prawie wszystko mamy. Jak tam mam jechać? W przeciwnym kierunku. Na pewno. Jakoś tam. No nie będzie to łatwa podróż. No cóż. Wiecie co? Wrócę do was w momencie, gdy tam dojadę. I'm stronger than ever. Jestem z powrotem. Let Citra know that he's as good as mine. Do not worry. I am always at Citra's side. Dobra, dotarłem do tego punktu. Przy okazji jeszcze przejąłem jedną z wież, ale nie otrzymałem nowej broni. Nie mów się, że nie przejdę tędy. Oh my god. Aha. No siema, bracie. You get one shot at this. Come. This is Foster. Dobra. Może być grubo. Nagi-san, take a cigarette break. You, sit. Where's this list of traitors and your photos? Here. That's great work, kid.
Yeah, join me for a celebratory Cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned. Oh, Cohiba. That's good shit. Cohiba. Cancer won't be what kills you. Bardzo znana marka cygar, o której śpiewał Malik Montana w jednym ze swoich utworów raperskich. But you know, I can read people. And you, you're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. So, hobbies. Cooking, painting, movies, crystal meth. What are yours? I like to hunt. I'm a hunter myself. The noblest of professions. But you know, I like to hunt real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 1-2-3 on a contact lens, so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1-2-3 and not ABC? That way they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the 1-2-3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? I'm hurling it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. See, I prefer the European recordings. The brass sections in American orchestras are too bombastic. Ensure our slaves come from around the globe. And just like that little contact lens, my product is universal. Now, there's something I'd like you to do. Fine, I need some fish. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Then I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. All right. Keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Hey. No, w porze. Don't disappoint me. Dobra. Gadanie, już mi żywka zaraz pęknie, jak będę tak pod jego rozkazy. Is as good as mine, and no one's gonna stop me. I'm the king of the world! How did Hood get that? He's not coming to my pilot ceremony next month. Dude, you know your brother's always doing his own shit, right? Yeah! No, come on. Hey, I thought Doug said there weren't people on the island. India! Get them! Everybody run! Help! Let go of me! Get them in the truck! Oh, proszę. Mamy tu pokazany sposób, w jaki jesteśmy porwani. Ciekawa rzecz. This way. How does this end? You do it. Won't Hoyt trust you? Believe your own lies. But remember. Smile. You're on camera. Jesteś w telewizji. Here's a prisoner for interrogation. Ej, czy to nie jest... nasz kumpel? Oh, fuck! Riley! Who are you? What's your name? What? Your name! Riley Brody! Oh, my God. Who brought you to this island?
my brother. And where is Jason now? Where? I don't know. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the four people he stole? I don't know. I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. To dyma. Jason? You're alive. What the fuck? Are you with them? No, I'm getting you out. Okay. Well, where's Grant? He's not here, but I am. 26 seconds. Okay, we're leaving now. 9. If you do that, you might as well shoot him yourself. We must sabotage. Won't kill Hoyt. You and I distract the guards. Riley runs. 9. He'll never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. 9 seconds. You must hurt him, or Hoyt will know. What? 5 seconds. Look, just do it, okay? I can take it. Just please promise you'll come back for me, okay? Fucking. Straszne to jest. Ja pierdzielę, nie wierzę. Who have I become? That's enough. Leave him. He's the best poker player I've ever met. I need a drink. O matko, naprawdę ta sytuacja jest szalona. Inspired use of the carrot and the stick. Czy też trafił nam się nasz kolega? I got a good feeling about you, kid. Listen, I want you to come and play some poker with me. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! I want him dead. I have a plan in place. First, we disable Hoyt's communication network. And then we explode his fuel depot. The chaos in his Gestapo will allow us to execute him at the poker game and save Riley. That's a scoot, yeah? Yeah, very. Yeah. Meet me at the fuel depot after pulling the plug on the comm center. This will render Hoyt's men deaf and dumb, yeah? Kurde, myślałem, że oni dalej tu stoją, a on tak po prostu o swoich planach mówi. No ale jak widać, nie było aż tak źle. Bo ich nie było. Wszystko ma morał, o ile umiesz odnaleźć. W sumie. Może i to racja. Ale my musimy dojść do radiooperatorni. No dobra. O Jezu, kolejne miejsce, w którym... do którego będę musiał... A nie, jest tutaj mam... Dobra, spoko. No, mamy punkt umiejętności. Więcej kasy. To jest słabe. Nie będzie. Dobra. Nie, nadal nie skorzystaliśmy. Gdzie to jest wyjście? Czekaj, gdzie jest maszt? Oj, chyba nie jest to łatwo dostępne miejsce. Nie, zaznaczyłem co innego. Ta.
No nic, tu nie było żadnego pojazdu. Aj, niefortunne to było. Dobra, nie ma co. Lecimy prosto do naszego miejsca. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up and save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance. Yeah. This must be a restricted okay. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Dobra, ale mówił tutaj o jakimś miejscu, w którym będziemy mieli lżej. Musimy załatwić tego skurczybyka. Proste. Czy co? To jest trudna misja. Skolejny? Mam wrażenie, że słyszę. Tu nie ma żadnego przejścia przez bunkier. Powinien gdzieś tutaj być. Bo innego sposobu nie widzę na to. W każdym razie z tej strony też będziemy mieć lepsze podejście do tej bazy. Od tyłu myślę, że czai się dużo mniej patroli. Tylko widzę, że od tyłu też nie jest łatwo tam podejść. Chyba mamy jakąś możliwość tutaj. No, fajna możliwość. Normalnie bym przeszedł, tak? Tylko, że z jakichś dziwnych opcji nie mogę przejść tu. No dawaj, no śmiało. Mam tu jakiegoś łuku? Szkoda, że nie mam snajperki. Zaznaczamy sobie ich, to na pewno ułatwi nam zadanie. Co celuje? Nie wierzę. Jakim stylem mnie zobaczył? A to jest niemożliwe, że mnie zobaczył. Kurde, czy oni już zezwali posiłki? Było przejście. Co? Przydała się ta nasza powiększona luneta. Nie wierzyłem, że się przyda. Spoko, sprówka. Zastanawiam się. Najpierw rozpieprzyłbym radar. Czy
Czy on żyje? Aż tak mocno są te pociski? Niesamowite. Te drzwi są zrobione z stalu. Explosives will do the trick. Chyba nie idzie nam zbyt źle. Kurde, jestem na Zoomie. Niesamowite, dobra. O. O cholera. Gruba akcja, naprawdę. Kaliber 50. To powinno pomóc. Kurde, naprawdę, ten shotgun ma moc. O cholera. Nie widziałem tego. Mamy możliwość to podnieść? Mamy tu jakieś dorostwo, ale... Mogę jakieś lepsze spróby wziąć. Dobra, nie było to zbyt trudne. That thing is huge. Better have enough explosives. Sniper. You're about to have zero bars, Hoyt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be a-okay. O cholera, nie widziałem go.
Kurde, gdzie on jest? To on nie wybuchł? Chyba muszę użyć snajpy. Że też o tym nie pomyślałem. To stres. A, mamy zapieprzać. Chyba nas zastrzelą. Mogę strzelać? Nie mogę. Nie mogę strzelać nic. Tylko czekam, aż nas zastrzelą. A, jednak. Chyba nam się uda. Przecież powiem wam, że prędkość. O, cholera. Myślałem, że będzie bardziej wielki wybuch. Jak na święta, tak. Myślałem, że nas zastrzelą, serio. A jednak. Naprawdę, niesamowita misja. Naprawdę, prawie zginęliśmy. I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakyat. Let go of your past. His ties to your family make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Co oni tam nawijają? Wiadomo, że ten. Że idziemy go uratować. Powiem wam tak, normalnie aż się tak wczułem w tą grę, że po prostu czuję, że to... No po prostu muszę zaraz szybko podejść do kolejnego odcinka i nagrać go. Ale w tym odcinku nie pokażę, co będzie dalej. Zobaczymy to wszystko w następnym. Sam widzicie, że chyba te wojska wszczęły jakieś poszukiwania, bo naprawdę jest duży ruch. Chyba nie mamy dużo czasu. A my spotykamy się w kolejnym odcinku, także... Subskrybujcie, lajkujcie i wyczekujcie kolejnego odcinka, bo odcinki są codziennie. Siemanko!